kobiet o krótkiej świadectwo uzdrowienia, ale ważne dla mnie, dlatego że bardzo łatwo jest uzdrawiać innych ludzi, kłaść na nich ręce, odchodzić, modlić się modlitwą wiary, wypowiadać jedno słowo, jak pastor pisze, modlitwą zgody, mówić amen, pomódlimy się o tej, o tamtej, uwierzyć, że się spełni. Natomiast bardzo trudno jest modlić się o swoje własne uzdrowienie i w tym trwać. Ja tak wierzę, że mi się paluksy wyprostują i wierzę, że mi całkowicie uszczyca zniknie. I tak to się dzieje z dnia na dzień. Natomiast miałam taką sytuację, wyjeżdżaliśmy z moim mężem na krótki wyjazd weekendowy do Krynicy Morskiej. I wiecie co, miałam bardzo wielki guz, ponieważ zebrała mi się limfa w węźle chłonnym. I to był bardzo duży guz, który mi uciskał w środku na migdał i na ucho środkowe. To był ogromny ból. To się zaczynało coraz bardziej, coraz mocniej, piątek, sobota, niedziela. Kładłam ręce w podróży, modliłam się, troszkę ustawało, ale nie przechodziło. Tak modliłam się przez piątek. W sobotę brałam już leki przeciwbólowe, bo nie mogłam wytrzymać. To było takie uczucie, jak wam się kiedyś robił ropień na migdałach. Bardzo bolesne z temperaturą. Wiecie, i modliłam się przez sobotę, chodziłam po plaży, modliłam się cały czas, ogłaszałam, że wygrałam na Chiesięcach, jest moje uzdrowienie. W niedzielę, jak już wracaliśmy, to ja już wróciłam do domu całkowicie zdrową. I to mi w ogóle przeszło. Oczywiście poszłam do lekarza sprawdzić sobie badanie USG, czy tam coś rzeczywiście jest, bo już mi nic nie bolało. I pani powiedziała, że był stan zapalny, ale nie ma pani ani śladu. Amen. Amen.